Witam serdecznie tutaj, Taktika Octopus, jak pewnie już po nazwie kanału się domyśliliście. W końcu wrzucamy nowy filmik. Dzisiaj do nas wlatuje Exfil, AXF Bump Helmet w oryginale Team Wendy w kopii od FMA. Jest to najlepsza na rynku europejskim dostępna kopia tego kasku. Na chińskim rynku jeszcze widziałem wersję z oznaczeniami, aczkolwiek no, tą wersję dostałem za bardzo niskie pieniądze na szczęście. Normalnie kosztuje coś koło 500, chyba nawet ponad 500, co jest naprawdę bardzo wysoką ceną za takie kaski. Ale czy warto? Powiem wam, że sama skorupa od palnej, co się o oryginalnej, umówmy się, że to nie jest za bardzo pala, od oryginalnej różni się kolorem. Sama struktura skorupy, samo jej wykonanie i materiały nie odbiegają niczym od oryginału. I ta wersja, ta kopia i wersja oryginalna jest wykonana z polimerów, z tym, że w kopii tam bardzo niewiele różni się gęstością zawartego tutaj plastiku w skorupie. Wersję europejską kasku od chińskiej różnią tylko i wyłącznie oznaczenia. Widziałem chińską wersję właśnie z oznaczeniami. Oczywiście tam na szynach ma oznaczenia, na poduszeczce ma oznaczenia. W Unii Europejskiej jest bardzo ciężko dostępna. W Chinach tak samo jest super ciężko dostępna. Widziałem tylko chyba dwie sztuki w internecie do kupienia. W sensie dwie aukcje, nie dwie sztuki, tam mieli po kilkanaście sztuk. Jak jeszcze będę je gdzieś tam widział, to wkleję na pewno link w opisie filmu, a jak nie będę widział, to niestety trzeba się obejść smakiem i niestety nie będzie mieć oznaczeń w kasku wtedy. A propos tego, którego właśnie trzymam w dłoniach, wersja europejska, jest on według mnie wykonany wręcz cudownie. Miałem też do porównania samą skorupę, co prawda, kasku tego LWP Exfil Bump Helmet od Team Wendy i kurczę, powiem wam, że praktycznie niczym się nie różnią oprócz oznaczeń i oprócz oczywiście koloru skorupy. Jest tutaj ewidentnie inny kolor szyny, inny kolor skorupy. W oryginale wszystko jest jednego koloru, mniej więcej ociupinkę jaśniejszy niż ten, który tutaj mam na tej skorupie. Na szczególną uwagę w tym kasku zasługuje fasunek. Jest on według mnie i według wielu innych airsoftowców najwygodniejszym fasunkiem, jaki jest dostępny w replikach kasków i wielu ludzi pakuje te fasunki do i tam jakichś kowalowych, oryginalnych kasków, bardzo hełmów, nie kasków, bardzo pasuje do airframe'a od Kraj. Myślę, że będziemy mogli za jakiś czas zdobyć też odcinek o oryginalnym airframe'ie od Kraja. Zobaczymy, czy pozwoli na to czas i warunki techniczne. Tutaj w tym kasku mamy bardzo intuicyjną regulację. Nie jest to tak źle zrobione jak w fastach, które macie dostępne na polskim rynku. Tutaj wystarczy, że podciągniemy dźwigienkę regulacji i ją po prostu będziemy przesuwać bardzo płynnie, bez oporów, nam się wszystko tutaj elegancko przesuwa, później tą samą dźwignię, później zatrzymujemy naszą regulację, żeby nam później się nie majtało to nigdzie pod brodą i żeby się trzymało wszystko elegancko na głowie. W części tylnej przy potylicy znajduje się bardzo wygodna podusia z pokrętłem. Pokrętło jest połączone z żyłkami, które będziemy mieć na boku i reguluje po prostu nam docisk hełmu i tutaj po bokach przy skronie przez docisk żyłki. I tutaj z tyłu przez docisk samej poduchy do części potylicznej naszej czaszki. Oczywiście ten kask nie ma samych zalet, ma też niestety jedną, według mnie bardzo dużą wadę. W środku nie znajdziemy w nim takich standardowych poduszek, jak mamy na przykład w kaskach od Proteka albo w tych replikach hełmów od Fasta, że te poduszeczki możemy tam sobie wyjąć, one są montowane na rzepy. Że możemy wyjąć, umyć sobie tam, wybrać, jak już nam potem bardzo nasiąknął. Tutaj całe wnętrze plastiku jest zrobione z gumy. Jedyną poduszkę, jaką w nim mamy, taką do demontażu, znajduje się w przedniej części kasku. I oczywiście tutaj jest ta poduszka z tyłu, której niestety no,
z tego co widzę, nie możemy za bardzo wyciągnąć, bo jest przyszyta do tego. Więc no niestety nie zadbamy za bardzo tutaj o higienę w naszym kasku. Chyba, że będziemy tam ubrali jakąś chustę na głowę, która nam pochłonie pot i tą chustę będziemy sobie wtedy brać. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno ktoś z was napisze, że o Jezu, czemu nie zapiąłeś tego kasku normalnie jak człowiek na brodzie. A no nie zapiąłem, bo mam tą brodę dosyć sporą i to by komicznie wyglądało po prostu. Ale przejdźmy już może do samego podsumowania naszego kasku. Według mnie zasługuje on na ocenę 9 na 10. Dlaczego? Ano dlatego, że już mi w ciągu pół miesiąca używania tego kasku już 4 razy uratował łeb. Odwalnięcie się o ramę drzwi od samochodu, od przewalania w skały, w pręty jakieś tam zbrojeniowe chyba i w futryny od drzwi. Jedyne co się z nim stało, to gdzieś tutaj ma taką jaśniejszą rysę przy przewaleniu w właśnie pręt zbrojeniowy. Używałem go i z bronią palną podczas ćwiczeń i z repliką airsoftową. Powiem wam, że no mimo tej właśnie wady, że ciężko tutaj w tym kasku dbać o higienę z tego względu, że nie ma odczepionych poduszeczek, ale możemy tam sobie zamontować. Poszycie poduszek takich do właśnie tego kasku jest bardzo proste, jakaś tam ma maszynę i odpowiednie oczywiście rzeczy do uszycia poduszki. To jest to bardzo proste, żeby sobie tego poduszeczka wszyć, żeby tam wchłaniała i trochę potu i dodawała trochę komfortu. Świetnie współgra w ogóle ten kask z słuchawkami. Jak ktoś bardzo chce, to mogę mu dać bardzo prosty patent na to, jak zamontować takie na przykład repliki sedynów, no oryginalne też oczywiście wejdą. Tam napisze do mnie na przykład na privie na Facebooku, to mu bardzo chętnie to wytłumaczę. Trochę za dużo by było tłumaczenia teraz na film. Także jak już powiedziałem, 9 na 10, kask bardzo fajny, oprócz jednej wady. Kosztuje chyba tam z 500 zł, jak go gdzieś znajdę w Polsce do kupienia, w sensie link, to też będzie gdzieś tam w opisie, albo w adnotację zaraz wrzucę. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka albo dislajka.